Jesteśmy tuż po podpisaniu protokołu uzgodnień dotyczących organizacji w przyszłym roku Światowego Kongresu Miejsc Światowego Dziedzictwa. Kongres ten odbędzie się w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE od 2 do 5 czerwca 2019 roku, a tematem przewodnim będzie turystyka i dziedzictwo. To kolejny kongres, który ma miejsce w Krakowie. W ubiegłym roku byliśmy gospodarzem 41. sesji Światowego Dziedzictwa UNESCO. W tym roku gościmy Kongres Miast Kreatywnych UNESCO. Przede wszystkim świadczy to o naszym mieście jako mieście światowego dziedzictwa, które w tym roku właśnie obchodzi 40. rocznicę wpisu na listę światowego dziedzictwa. Jako pierwsze z 12 miast świata zostaliśmy wpisani w 1978 roku i szczycimy się tym do dziś. Nazwa Kraków ma ogromne znaczenie w świecie. To miasto doskonale znane ze swojego dziedzictwa i bardzo zaangażowane w jego ochronę. To nie jest mój pierwszy raz w Krakowie oraz w Centrum Kongresowym ICE. Byłem tam w zeszłym roku podczas 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wszystko odbyło się bez najmniejszego problemu. Jedna rzecz szczególnie mi zaimponowała. To broszurka, w której były wszystkie informacje dotyczące Centrum Kongresowego, łącznie z rozkładem sal. To było bardzo profesjonalne. Nie widziałem czegoś takiego w innych centrach kongresowych. I to są rzeczy, które powodują, że chcę się tutaj wracać. To już jest w tej chwili wysyp konferencji, to takich ogólnoświatowych właśnie. Ta konferencja miast historycznych OWHC jest takim przykładem. Po sesji UNESCO, teraz kolejna, w tej chwili wszyscy ciągną do Krakowa. Zresztą sekretarz generalny OWHC powiedział, że to centrum konferencyjne jest czymś takim, co automatycznie ściąga do Polski wszystkich wielkich. No i tego się trzymajmy. Czy Pana zdaniem Kraków poradzi sobie z organizacją tego kongresu? Nie mam co do tego żadnych wątpliwości.